Cześć, witam was moi drodzy serdecznie. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić lokalny kebab, który ma różne opinie. Przekonamy się, czy będzie am delicious, czy być może będzie to totalna porażka. Chodźcie ze mną, zobaczymy jak ten kebab będzie działał na mój żołądek, ponieważ jest to pierwszy taki w Polsce, o ile nie na świecie, test kebaba przez osobę cierpiącą na poważne problemy żołądkowe oraz mającą refluks. A jak wiemy, takie osoby jak ja mają ogromny problem z jedzeniem fast foodów. I to mój refluks jest weryfikacją zawsze kebaba. Jeśli jedzenie jest świeże, jeśli jedzenie jest dobre, nie ma problemów z żołądkiem. Jeśli w innych miejscach jest nie do końca dobre, pojawiają się problemy z żołądkiem. Zobaczymy, jak będzie w Nechar Kebab w Przeźmierowie. Chodźcie ze mną, sprawdźmy to. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Co by pan polecał dobrego? Dobrego jest na przykład tortilli, kebaba zawijany. I do tego jest mięso w kurczach albo w bąbina, albo w kurczach, jak pan. To są te mięsa, tak? Tutaj? Które jest w tym mięsie, to jest bąbina, a które jest mięso w kurczach. Okej. Okay. A czy mógłbym zobaczyć okay. Rękę tego mięsa, co jest w środku? Bo wiele kebabów nie chcę pokazywać, mają z tym problem. Dokładnie. A jest to na wielkość. My zawsze dostajemy dla klienta, żeby jeszcze. No słuchajcie, to już jest wielki plus, bo pokazują etykietę, co jest w środku, niczego nie ukrywają. A wiele kebabów ma z tym problem. A w tyle słyszycie moją kamerę. Super, super. Kamera mamy, która raz jest do tego. Okej, okay. To poprosimy na cienkim w takim razie. Dobrze. Z wołowiną. Jest, mamy różne sosy, jest czosnkowy, jest ostry, jest na serowy. Na to są wasze sosy, czy kupujecie od my robimy, sam robimy czosnkowy, ostry i serowy. Trzy sosy my sam robimy. To te wasze sosy bym chciał spróbować, jest taka możliwość. To. Te wasze własne sosy. Czyli my sam robimy tego kurczaka i szuprowa, my sam robimy, żeby my... Czyli kraftowy to jest tego? Tak, tak, tak. To jest kraftowy kurczaka, który my sam robimy, bo wtedy my wiemy, co my dajemy i jaki jest czasem. My sami składamy mięso, składamy mięso to my wow. Czyli kraftowy, super. Nie wiedziałem. I a wołowina jest kupowana, tak? Wołowina jest kula mocy, tak zwane. Wołowina musi robić tak, że... muszę kupować, bo my nie mamy opcji tak do tego robić. Mhm. Dobrze, to chętnie spróbujemy, tylko że ja kurczaka nie lubię, więc poproszę wołowinę. Dobrze. No moi drodzy, czekamy za kebabem. Zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ jak sami widzieliście, kurczak jest kurczakiem rzemieślniczym, jest kurczakiem kraftowym, sami panowie robią. Tak jak powiedział nam właściciel, menadżer, również sosy ostry i czosnkowy robią sami. Zobaczymy, jak to zadziała na mój żołądek. Tak jak wam mówiłem na samym początku filmu, moim problemem poważnym są problemy żołądkowe, poważnym problemem jest refluks i każdy, kto zmaga się z tą chorobą, wie jak jedzenie przeróżnych fast foodów potrafi sprawić ogromne cierpienie. Więc jest to super weryfikacja tego kebabu, czy za parę godzin będzie ok. Także najpierw dostaniecie ocenę samego jedzenia stricte, chwilę później po 3-4 godzinach nagram wam już z domu, może z mojej plaży, na której często nagrywam, nagram wam drugą opinię, w której powiem, czy jak ten kebab się przyjął, czy odczuwam coś na żołądku. Czekamy, moi drodzy. Jest ze mną też kamerzystka, która też pewnie będzie chciała spróbować i skosztować tego jedzenia. A jakże? Zobaczymy. A jakże? Ale rzeczywiście, trzeba spróbować, więc przekonamy się, moi drodzy, czy to będzie delicious, czy może być to coś innego. No ale już dobrze się zapowiada. No, ja niestety kurczaka nie spróbuję, mimo że jest on kraftowy. Zresztą uważam, że jak można jeść kebaba z kurczakiem, są ludzie, którzy lubią, okej, okay, ja stawiam na wołowinę. To dlaczego nie jem kurczaka, mogę wam powiedzieć w następnym odcinku, bo składają się na to dwa czynniki. Jeden jest troszkę zabawny, troszkę śmieszny, drugi no może i przerażający. Mam swoje powody, dlaczego nie jem kurczaka, ale o tym mogę wam powiedzieć w następnym odcinku, jeśli się będziemy widzieli. Także za chwilę się zobaczymy, jak podano nam kebaba. No i drodzy, mamy pierwszy kebab, rolo. Powiem szczerze, całkiem spory.
Jak za taką cenę, to naprawdę dobra cena. Chyba zejrzyjmy do środka, drogi widzu. Zajrzysz tam jako pierwszy, gryźmy się i zobaczmy, co tam takiego jest. W pierwszym kęsie już mamy mięso, moi drodzy. Bardzo fajny sos. To czosnkowy, który robi z fajnymi plusami. No ciekawe. Żeby się zastanowić, muszę się wgryźć dalej. Chyba pani kamerzystka by się chciała wgryźć w to. Widzę surówkę. No, wygląda ciekawie. Słuchajcie, sos czosnkowy naprawdę jest czosnkowy, czuć to. Czuć ten sos naturalny. Trochę chyba majonezowy, ale to naprawdę nie przeszkadza. Powiem wam szczerze, pyszny jest ten sos czosnkowy. Lekko czujesz jak tak muska podniebienie tym czosnkiem. Chyba wiesz, że widzę, o co mi chodzi. No chyba, że widzowie dali troszkę panuje. Sosu ostrego, bo... Słuchajcie, ten kebab naprawdę ma smak. Słuchajcie, moi drodzy, jeśli chodzi o wołowinę, bo wziąłem tylko wołowinę, jest to kula mocy. Powiem wam szczerze, no ja aż kusi, żeby to mięso wyciągnąć, to żeby widzieliście, no może uda mi się... Nie jest to na pewno żadna mielonga. Nie jest to żaden mielonidas, nie jest to jakiejś podłej jakości pasztet. Jest to naprawdę całkiem spoko kula mocy, jeśli chodzi o wołowinę. Surówki myślę, że dobrze wybrane. Co tu mamy? Widzę, że jakieś kapusty trochę mają. Ale generalnie, zwróćcie uwagę, że tu jest tyle tego mięsa, że aż nie widać. Surówki, dajmy może gryza naszej pani operatorce. Otrzymam pani operatorce, widzowie, przez chwilę. Ale dobre. Ale co takie dobre? Ogólnie wszystko. To znaczy? O nie, droga pani operatorko, jeden haps to jedna jaskółka wiosny nie czyni. Proszę tutaj się wgryźć konkretniej. Ale co prawda, moi drodzy, od samego pierwszego kęsa już jest mięso. I tego mięsa, zobaczcie, moi drodzy, pani operatorka się wgryzła. Zobaczcie, jest tutaj tyle tego mięsa, że tak naprawdę, i to oczywiście na plus, że surówki są lekkim tylko dodatkiem, a nie jak większość kebabów, które robią, że dają większość surówek jako zapylacza, gdzie mięso jest mało. Naprawdę, słuchajcie, według mnie to mięso, spróbujmy je samo. A, co jest jeszcze istotne, muszę wam tutaj powiedzieć, pan nie chciał ode mnie pieniędzy za tego kebaba. Dostałem go za darmo, ale co nie zmienia faktu, że test będzie jak najbardziej uczciwy. No powiem wam, chyba widzicie po moim uśmiechu, moi drodzy, powiem wam, że to... No sami zobaczcie. Nie mogę się nadziwić. Po prostu przepyszne. O, moi drodzy, przyszła druga porcja. Podali nam kebab na talerzu, zaraz wam go pokażę. I mamy z nim sosy, które będziemy mogli sami spróbować. Sos czosnkowy, sos ostry. Moi drodzy, czy my to zjemy? Pani operatorka pewnie zaraz się na frytki rzuci. Ja pozwolę sobie wam pokazać. Co zasługuje, moi drodzy, na uwagę, jak widzicie, w tym sosie, moi drodzy, ostrym, oni robią to sami, są kawałki pestki papryki, więc pewnie faktycznie będzie ostry, spróbujmy. Moi drodzy, cudem odzyskałem swojego kebaba. Pani kamerzystka, czyli moja wspaniała mama, tak się w niego zaczęła wgryźć, tak się do niego przyssała, że połowę kebaba wciągnęła ze smakiem, dłużej się uszy częsły. Słuchajcie, w tym kebabie jest coś niesamowitego i porównując do innych kebabów, które gdzieś miałem okazję jeść, zawsze w innych kebabach było dużo surówek, za dużo w sensie, a mało mięsa. Tu proporcja jest ewidentnie, moi drodzy, ta proporcja jest tutaj odwrotna, tutaj jest więcej mięsa,
surówki mniej. Surówki na pewno są świeże, co wiedziałem w Marach. I chciałbym o to właśnie zapytać, jak często wymieniają surówki, ale widać, że one są świeże. Sos, powiedziałbym, am delicious, jeśli chodzi o sam sos. Ale to, czy on nie zaszkodzi, jeśli chodzi o obiekt, czy nie, to dowiemy się za parę godzin. Jeszcze niech pan dnia przed zachodem słońca. Mamy same sosy, które zaraz spróbuję. Moi drodzy, kto to zje? Kto to zje wszystko? Słuchajcie. Sos ostry. Tak jak mówiłem, czarnostry. Sos ostry, moi drodzy. Jak widzicie, w tym sosie są jakieś przyprawy. Są jakieś pestki od papryki, to znaczy faktycznie oni robią to sami. Spróbujmy sos ostry. No, jest o sprawy, moi drodzy. O! Jest o sprawy. Spróbujmy z fryteczką, widzę. Wydaje mi się, że sos ostry pasuje tutaj idealnie z fryteczką. Kompozycja sosu ostrego. Nie wiem, jakby smakował sos ostry wymieszany z sosem czosnkowym. Spróbujmy sam sos. Dobry. Czuję niska podniebienie, więc to znaczy, ja generalnie, moi drodzy, jeśli chodzi o ostre rzeczy, to mam tą tolerancję na ostre rzeczy, bo lubię ostre rzeczy, więc ja po prostu czuję lekką ostrość tego sosu ostrego, ale dlatego, że ja mam taką tolerancję. Dla was ten sos ostry, myślę, że będzie naprawdę ostry. Zobaczmy sos, moi drodzy, czosnkowy. Przypominam, to są sosy, które panowie tutaj sami robią. Spróbujmy sam czosnkowy. Czuć ten czosnek, delikatny, taki posmak czosnkowy, który nie jest jakiś zbyt narzucający się. Lekko majonezowy. Nie będę zresztą wnikał, co jest w środku. Widzę, że jest to takie, konsystencja tego jest bardzo fajna i bardzo starannie dobrana. Widać, że panowie fajną recepturę tutaj opracowali, bo jest to dobre. Wybaczcie, nie będę próbował tego sosu z frytkami. Słuchajcie, te dwa sosy petarda. Jeśli chodzi o ostry, to jest w ogóle sztos, aż tutaj się też rzuca. Zobaczymy, czy pani operatorka chciałaby frytkę z ostrym sosem. Pani operatorko, częstujemy fryteczką z ostrym sosem. Widzowie, skoro moi drodzy, pani operatorka tak się rzuciła, zobaczymy, jak pani operatorce będzie ostry sos smakował. Do odmiany możemy dać przegryźć sosem czosnkowym, który wiem, że bardzo jej smakował. Pani operatorka się chyba czerwona zrobiła, bo dla niej to ostre, ale niech powie, czy jest ostry ten sos, czy nie? Jest ostry, ale da się zjeść. Aha, no dobrze, to pani operatorka z frytką spróbuje teraz. Pani operatorka z frytką próbuje sos czosnkowy. Pycha. Mhm. Na widelec pani chce spróbować? Sam sos. Na widelec. Na widelec czy na nóż? Znaczy na nóż, tak? Nie, na widelec. Na widelec, no to na widelec. No tak troszeczkę. Sam sos, pani operatorka. Bardzo dobrze. Ale ostrego nie dziękuję. Ostrego samego nie. Ale mówisz, że sos ostry jest ostry, ale da się żyć. Ale da się zjeść. Okej. Zobaczmy, moi drodzy, przyjrzyjmy się temu mięsu. To, przypominam wam, jest kula mocy. Ale to jest dobrej jakości kula mocy. Bo to widać. Zobaczcie, to mięso nie jest jakąś mielonką, tanią, kiepską. Nie. Ono jest naprawdę fajne. To nie jest jakiś pasztet. Nie. To jest dobrej jakości kula mocy. Sami sobie zobaczcie, jakie ładne mięsko. Jak na kulę mocy, całkiem spoko. Wygląda bardzo ładnie. Próbuję specjalnie bez sosu, żeby poczuć samo mięso, bo wiadomo, że w kebabie tego mięsa jest dużo, tak nie czuć. I powiem wam, no tutaj pan nam opowiadał, że kurczaka robią sami. Sami doprawiają, czyli mają kraftowego kurczaka. Jeśli chodzi o wołowinę, to czuję, że ona jest dobrze doprawiona, słuchajcie, moi drodzy. Sama w sobie już bez sosu jest bardzo dobra, jeśli chodzi o jakość, więc pomieszanie tego z sosem, nie wiem, przychodzi mi taka myśl, widzowie, aby sprawdzić mięsko z sosem czosnkowym, jak będzie wchodziło. Niebo w gębie. Pani chce spróbować, pani operatorka, mięska z sosem czosnkowym? Mhm. Pani operatorka, widzowie, chce spróbować. Więc jej podamy. Uważaj to na widelec. Faktycznie, super. Pani operatorka się rzuci. A to proszę bardzo, poczęstujmy może panią operatorkę frytkasem. Słuchajcie, mój drodzy. Przyjrzyjmy się teraz surówką. Jest kapusta,
Widzę jakieś przyprawy, tutaj jest chyba serpeta, ale generalnie naprawdę to widać, że świeże. Surówki widać, że naprawdę są świeże. To widziałem w Bemarze, kiedy zaglądaliśmy, ale wyglądać mogą, ale spróbujmy, czy takie są. Troszkę się czuję teraz jak królik, ale powiem wam, że świeżość jest niesamowita. Gdzieś tu widziałem, moi drodzy, o jest! Gdzieś tu widziałem papryczkę Japanero zieloną. No powiem wam, że chyba będziemy musieli resztę wziąć na wynos, bo nie zjemy tego do końca tutaj. Jest to niewykonalne. Powiem wam, że nie wiem co powiedzieć, bo mnie zatkało, słuchajcie, mieszanka tego mięsa z sosem czosnkowym. Musielibyście ten sos po prostu spróbować, żeby wiedzieć, jakie ja mam teraz doznania, jeśli chodzi o smak. Jestem przekonany, na tyle czuję już jedząc to, bo mój organizm przez tyle lat, kiedy męczę się z refluksem, umie rozpoznać. Słuchajcie, ja już wiem, że nie będzie tutaj żadnych rewolucji żołądkowych po tych sosach. One naprawdę są dobrze zrobione, są dobrej jakości. Ale przekonamy się o tym za 3 godziny. Jeszcze damy hapsa na razie bez sosu. No i drodzy, przy nam aż mi się uszy trzęsą, tylko powiem wam, że ja tego wszystkiego nie zmieszczę. Nie ma szans. Moi drodzy, żebym to wszystko zmieścił. No to moi drodzy, trzeba by to wszystko podsumować. Ja powiem szczerze, że już się czuję opchany. Chyba widzicie już po lekkim odurzeniu jedzeniowym. Powiem wam tak. Jedzenie świeże. Surówki świeże. Druga rzecz, mięso z kurczaka kraftowe, sami robię. Sosy, jeden czosnkowy, drugi ostry, również sami robią. No i co ja mogę powiedzieć, moi drodzy, to ciężko jest wystawić opinię, bo tak jak mówiłem, ten test będzie podzielony na dwie opinie. Na opinię to, jak smakuje, i będziemy się widzieli tak po teście 3 godziny, 4 godziny, żeby powiedzieć, jak przyjął to mój żołądek. Moi drodzy, ja bym powiedział, że ten kebab spokojnie 8 na 10, jako taki zwykły osiedlowy, jest bardzo dobry. Nie można tego niżej na pewno ocenić. Zastanawiam się, czy nawet nie dać mu 9 na 10 ze względu na te sosy, które robią robotę i na to, że w samym kebabie jest naprawdę dużo mięsa. To jest naprawdę uczciwa porcja, jeśli chodzi o kebab. Za takie pieniądze, dobrej jakości mięso, gdzie spokojnie połowa tego mięsa, połowa tego kebaba to jest mięso. Surówki właściwie są tutaj tylko jakimś dodatkiem, a nie jak w większości mówiłem, wypełniaczem. Według mnie uczciwa cena i zapytajmy, co sądzi nasza pani kamerzystka, która tak się dorwała do mojego kebaba. Dajemy 8 na 10 czy 9 na 10? No nie wiem, w każdym bądź razie jest super, super. Bardzo dobre, wszystko smaczne, świeżutkie. Cieplutkie. Sosy są na pewno delicious, no, to trzeba przede powiedzieć. Wszystkim cieplutkie. Am delicious, tak, to na pewno. No. Dobrze, moi drodzy, no to umówmy się tak. Wstępnie daję 8 na 10 jako taka dobra, wysoka półka. Jeśli chodzi jakoś, nie wiem o co miałbym się tu przyczepić, nie ma o co. Jeśli po 3 godzinach, 4 godzinach nie będzie problemu z żołądkiem, myślę, że już nie będzie, to wtedy podnoszę tą ocenę na 9 na 10. Tak to zrobimy. Moi drodzy, jedzenie musiałem wziąć na wynos, bo tak pojadłem, że nie wiem co się ze mną dzieje. Słuchajcie, widzimy się za chwilę, znaczy dla ciebie drogi widzę to już za moment, a u mnie za 3 godziny w podsumowaniu musi minąć trochę czasu po jedzeniu, żeby zobaczyć, jak mój żołądek na to zareagował. Wtedy dam wam ostateczną opinię o Nehar Kebab przeźmierową. A my widzimy się za chwilę, do zobaczenia. No i widzimy się, drogi widzu, na plaży. Jestem już w domu, w moim studiu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I mamy godzinę, moi drodzy, 18, czyli minęły spokojnie 4 godziny po zjedzeniu kebaba w Nehar Kebab. Przeźmierowie, czuję się objedzony, bo faktycznie się mocno objadłem, ale dolegliwości żołądkowych nie mam kompletnie żadnych. Jeszcze nie jestem głodny, ale nie mam kompletnie żadnych dolegliwości żołądkowych. Myślę, jaką wystawić opinię, moi drodzy, bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz, bo tu jednak dopiero kiedy dotarłem do domu, zobaczyłem zdjęcie etykiety, to popełniłem malutki błąd w czasie nagrywania filmu, do czego się, drogi widzu, przyznaję, bo jest to pierwszy odcinek, że tak powiem, z terenu, który nagrywam, więc myślę, że będziecie do mnie wyrozumiali. Następne odcinki będą już lepszej jakości, będą o wiele lepsze.
Natomiast chodzi oczywiście o ten kebab wołowy. Na etykiecie uczciwie jest to pokazane i fajnie, że panowie nie mieli problemu, żeby pokazać etykietę produktu, tak? Etykietę kebabu, cały jego skład. Fajnie, że panowie nie ukrywali tych kul, że mogłem je nagrać, że pozwolili mi tam nawet wejść i ściąć, ale to na TikToku nagrywałem. No i fajnie, że mogłem nagrać, jak tego kebaba przygotowują. Wszystko jak najbardziej na plus, ale myślę, że kebab, no tam jest 20% tego kebaba z kurczaka w tym kebabie wołowym, więc aż tak bym się nie czepiał. Większość jest jednak kebab wołowy, spora większość, ale jednak ta domieszka kurczaka. Myślę, że lepiej byłoby mówić wołowo-kurczakowy, tak? Wołowo-drobiowy. Akurat ja, mimo że kurczaka nie jem, nie będę się tu czepiał, bo nie zauważyłem, nie wyczułem nawet tego kurczaka tak naprawdę w smaku. Chociaż wolałbym, żeby to była faktycznie w 100% wołowina. Ale nie czepiajmy się, bo panowie faktycznie kurczaka dają kraftowego, sami robią tego kurczaka, sami robią sosy. Więc tu się nie czepiajmy. Natomiast w związku z tym, że tak nie jestem do końca tego pewien, dajmy tą bezpieczną ocenę 8 na 10. Myślę, że to będzie ostateczna ocena uczciwa. Na podstawie również tego, i co jest dla mnie ważne, że nie mam żadnych, absolutnie żadnych dolegliwości żołądkowych. Czuję się wspaniale, już mi te zmulenie pojedzeniowe zeszło, coś tam się przetrawiło, ale kompletnie żaden refluks się nie pojawił, a wiem, że zazwyczaj po zjedzeniu jakichś rzeczy nie do końca świeżych, nie do końca zdrowych, taki refluks pojawia się u mnie gdzieś w przeciągu 2 godzin po zjedzeniu i to już od razu czuję te drapanie. Tym wszystkim, którzy cierpią na refluks, to myślę, że nie muszę tłumaczyć, jakie to potrafi być męczące, jakie to jest cierpienie. Dam wam swoją drogą protipa, bo myślę, że coraz więcej mamy osób, które cierpią na refluks. Bardzo fajnym, takim naturalnym sposobem na radzenie sobie z refluksem jest po prostu picie zimnego mleka. Ja jak zawsze mnie drapie, dorywam się do lodówki, wypijam szklankę mleka wręcz duszkiem. Czuję, jak mi to fajnie łagodzi. Picie gorącej herbaty na pewno tylko to będzie zmagało. Niestety mamy takie czasy, jakie mamy, w których coraz więcej osób cierpi na refluks. Stąd właśnie pomysł, aby być tym testerem kebabów i mówić wam, które kebaby zdają egzamin dla ludzi, którzy mają ten refluks. W przypadku Nechar Kebab w Przeźmierowie zdecydowanie Nechar Kebab ten egzamin zdał, zdecydowanie polecam i zdecydowanie wrócę, bo jest to fajny osiedlowy kebab, który można się najeść smacznie, w którym faktycznie to jedzenie jest smaczne, ale które też ważne, nie szkodzi na żołądek. Daj znać, drogi widzu, jeśli masz jakieś uwagi, proszę bądź wyrozumiały, bo był to mój pierwszy filmik. Będzie na pewno ich więcej, może jakieś macie propozycje, co można by przetestować w Poznaniu bądź w okolicach Poznania. Ja myślę, że sprawdzę, chciałbym to sprawdzić i zrobić taki test Nechar Kebab w innej części miasta, zobaczyć, czy ta jakość idzie w parze. Możecie dać oczywiście widzowie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Natomiast co do opinii o Nechar Kebab, tych, które czytałem na pyszne.pl, myślę, że te opinie są w jakiś sposób złośliwe, rasistowskie. Ciężko mi jest zrozumieć na pewno te opinie negatywne, które się pojawiły o Nechar Kebabie na Pysznym. Nie zgadzam się z tymi opiniami, bo po prostu ten kebab mi smakował i na pewno na niego wrócę. Jeszcze jedna ciekawostka na koniec dla tych wszystkich, którzy zostali do samego końca. Moja kamera mama, bo tak ją właśnie nazwałem, moja kamerzystka, dziś tak naprawdę jadła kebaba po raz pierwszy w swoim życiu. Ona nigdy wcześniej kebaba nie jadła. Mówimy oczywiście o tym kebabie, którego mi połowę wyżarła, tam aż jej się uszy częsły tego w rolo. Nigdy wcześniej kebaba w rolo nie jadła. Samo mięso, same fryteczki mi tam gdzieś czasem skubała, jak miałem kebaba, ale samego kebaba w rolo nigdy jeść nie chciała, a dziś się na niego rzuciła. Jej reakcja z pewnością była teraz. Ale ona się nie będzie pokazywała, bo będzie moją tajną agentką, jeżeli będziemy testowali uczciwość kebabu. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Nie zapomnij, drogi widzu, zostawić bardzo cię proszę łapki w górę, komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. No i jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz, bo kontentu kulinarnego będzie więcej. Pewnie też zobaczycie mnie częściej w kuchni, gdzie będę tam się bawił z dobrym jedzeniem. Także do zobaczenia, trzymaj się, cześć!